przychodzę dzisiaj z testem podkładu Dermacol. Dermacol kojarzy mi się z podkładami mocno kryjącymi. Jeden test podkładu Dermacolu już u nas był na kanale. W tej chwili może ogólnie jako marka Dermacol nie jest jakiś super popularny. Wyprodukowano, to jest czeska marka, wyprodukowano w Unii Europejskiej 30 ml i ta wersja podkładu firmy Dermacol, to jest już Wam czytam tutaj z boku z komputera, to wyjątkowo długotrwały podkład o skoncentrowanym kompleksie przeciwzmarszczkowym, doskonale dopasowuje się do koloru skóry, nadaje jej świeży, bezskazitelny wygląd. Reguluje skurcze mięśni spowodowane mimiką. O matko! I uwalnia mikronapięcia. O Jesus! Wygładza, poprawia linię twarzy, redukuje zmarszczki i zapobiega ich tworzeniu się dla kobiet powyżej 30 roku życia, czyli jeszcze nie dla mnie. Jeszcze nie, jeszcze chwilę, jeszcze nie. Słuchajcie, cena na Minty Shopie 28,90. Kolor, który wybrałam, to jest kolor numer 2. Ładne szklane opakowanie z pompką, trochę przypomina mi chyba rimmel miał takie z czerwonym, tak wiecie, zaraz jest skojarzenie. Na buzi mam nawilżający podkład firmy Benefit, krem firmy Benefit i pod oczami też mam krem firmy Benefit nawilżający. Zrobię test tego podkładu, później chcę jeszcze nagrać makijaż, więc zobaczymy jak on się będzie sprawdzał. Fajnie, ładnie pachnie, delikatnym kremem nawilżającym, fajna konsystencja, taka jak lubię, czyli niezbyt rzadka. Nakładać go będę za pomocą Glam Rush T23. Kolor taki jak widzicie beżowy, beżowo-żółty. Już pierwsze moje wrażenie, że troszeczkę tempo się rozprowadza. Zobaczcie, jakie mięśnice pod oczami to sporo. Jest zdecydowanie dla mnie za ciemny w tej chwili. Jak zresztą wszystkie podkłady. Ja mam zimą taki po prostu brzydki kolor skóry. Wiecie, że z odcieniem nie mogę kompletnie trafić. Kryje naprawdę całkiem porządnie, jak na taki codzienny makijaż, to nawet bardzo dobrze. Jest zdecydowanie oliwkowo taki żółty. Powiem Wam tak, mi się kolor bardzo podoba, natomiast raczej bym teraz tak z domu z nim nie wyszła. Też siedzę dzisiaj cały dzień w domu, bo po prostu jest to bardzo ciemny kolor, bardzo odcinający się od mojej karnacji. No chyba, że w golfie i w szalu. Bardzo tempo się rozprowadza, nie jest to taki podkład, który jest jakiś super nawilżający, albo mam wrażenie, że zwiecie wręcz na bazie wody, ją tak sunie przyjemnie. Zużyłam 3 pompki, dokładam kolejną. Niestety też chyba troszeczkę oksyduję. Przy nakładaniu odrobinę więcej, powiedzmy nawet drugiej warstwy na brodzie, strasznie się to wszystko tutaj tak kotłuje, miesza, ciastkuje. Nie chcę już te warstwy ze sobą współpracować. Bardzo jestem tym zaskoczona, dawno czegoś takiego nie widziałam. On zastyga i to jeszcze tak jakoś dziwnie gumowato. Czuję, że moja buzia jest po prostu czymś w tej chwili oblepiona totalnie. I nie podoba mi się to. Przyciemnię troszeczkę obraz, żebyście lepiej zobaczyły kolorystykę. Tak mniej więcej to wygląda. Jest to żółty podkład. Oczywiście wiecie, później przy wykończeniu makijażu to tym nie ma widać, że on jest taki żółty. Ogólnie takie kolory są dość korzystne, szczególnie dla ludzi o neutralnej bądź ciepłej kolorystyce twarzy. Kolorystyce może raczej urody bym powiedziała, nie twarzy. Natomiast ten jest bardzo dziwny. Bardzo kiepsko się go aplikowało. Na razie jestem na nie. Wykończę makijaż i zobaczymy, jak to w całości będzie wyglądać. Makijaż wykończony. Słuchajcie, brwi, kreska i usta to jest po prostu dzisiaj jakiś dramat, także proszę nie komentujmy, to nie jest dzień dobry na precyzyjne malunki. Obojętnie jak on się utrzyma, ten podkład, i obojętnie w ogóle jak on będzie na zdjęcia wyglądał i tak dalej, nie podoba mi się, nie będę go używać na pewno regularnie. Jest ciężki bardzo, mam wrażenie obklejenia twarzy. Lekko podkreślone linie mimiczne, więc nie wiem, gdzie jest to działanie rozkurczające dla moich mięśni. Ciężko mi się go doszukać. Natomiast tak całkiem serio po prostu nie czuję. Obklejenie duże, potem jak nakładałam pudry i tak dalej, gdzieś jakieś dziury mi się porobiły, ciężko mi to było wyrównać, coś mi tutaj się na nosie zważyło, także raczej nie. Jest godzina 13, zobaczymy się wieczorem. Słuchajcie, jest godzina 20:38 i w dużym skrócie dziwny jest to podkład. Dlatego, że owszem, on się z jednej strony naprawdę bardzo dobrze utrzymał i całkiem nieźle to wygląda w podglądzie teraz kamery. Natomiast ja na pewno nie będę po niego sięgać często. On się cały zważył na nosie, zważył się na brodzie. Tu też przebijałem jakieś niedoskonałości, jakieś zaczerwienienia
Tu się całe zmarszczki mimiczne wszedł, czego już ostatnio podkłady mi kompletnie nie robiły. Troszeczkę w tych miejscach, tutaj troszkę w zmarszczki na czole. Może się mocno nie świeci, a zrobił się taki ciężki. Podkreślił jakoś tu faktury skóry, takie jakieś rzeczy w ogóle, których nie powinien podkreślać. No nie podoba mi się. Przez to też, że bardzo brzydko, bardzo nie brzydko, tylko ciężko go się aplikowało. No nie wiem, może jeszcze kiedyś mu dam szansę, ale raczej jestem na nie. Raczej tego podkładu Dermacolu nie polecam. Pytacie mnie często też o ten Dermacol klasyczny, czyli o tą taką pastę kamuflującą, o recenzję, o test. Nie będzie, dlatego że to nie jest absolutnie w moim odczuciu podkład do użytku codziennego. To jest pasta kamuflująca, bardzo nietrwała, spływająca, zasychająca, nie nadająca się w żaden sposób do normalnego użytku codziennego. Po prostu nie wierzę, że komuś jest się to w stanie utrzymać, nie spłynąć, nie zapchać itd. Tak, także to wszystko na dziś. Następnego razu, buziaki.